Cześć kochani, witam się z wami w nowym vlogu. Jak zwykle będzie się dużo działo, będą oczywiście babskie zakupy, to co lubicie i jeszcze kilka niespodzianek. Pamiętajcie, łapce w górę, jeśli film wam się spodoba, a zaczniemy od mega polecajki. To będzie zestaw, który będę na pewno często nosić latem, więc wiem, że będą pytania, więc już wolę wam teraz wszystko na tacy podać. To jest koszula w połączeniu z shortami, kupuje się to osobno. Super skład. 72% wiskoza, 28% len. No i teraz słuchajcie, cena. Góra kosztuje 4 dychy, a shorty 3. Są naprawdę fajnie wykonane, mają gumkę w talii, więc mega wygodne kieszenie. No i tak, można to nosić po prostu puszczając tak koszulę luźno. Można ją sobie przewiązać w talii i to też podkreśli figurę. Albo można po prostu zapiąć i mieć taką mocniejszą wtedy górę. Pod to będzie pasowała każda bluzka, każdy top. No ja jestem tym zachwycona. Taki skład w takiej cenie. Sztosik zalinkuję wam w opisie, bo naprawdę uważam, że to jest mega znalezisko. Jeszcze jest kolor różowy, ale taki ostry magenta. Więc jak kto lubi, jakoś tak lepiej się czułam w tym czarnym. I bodajże jest jeszcze biały, ale nie wiem, czy ma identyczny krój. Ale biały to dla mnie ryzykowny, szczególnie z tym moim tutaj oliczkiem, który widzę, że coś tam kombinuje. Układam świeczki. Świeczki układasz? No właśnie, bo jak takiego mam tutaj, który chcę na rączki albo na kolanka, to wiecie, jak się kończą te białe rzeczy. Zawsze mają ślad buta. Ojejciu. No fajna kompozycja. A ty od największej do najmniejszej. Widzicie, spoko zabawa. Nowe pomieszczenie, nowy dzień, nowa stylówka. Tak to wygląda. Beżowo, tak jak lubię, była czarna, teraz beżowa. Ciekawe, jaka będzie kolejna, może też zrobię jakiś total look. Może szary? No zobaczymy. A jestem tu w łazience, bo słuchajcie, na dzień mamy w Health Labs Care jest jedna z większych zniżek, jakie były w ostatnim czasie, 25%. Więc jeżeli coś wam się kończy, chcecie uzupełnić zapasy albo zrobić swojej mamie, czy też sobie super prezent, to już wam mówię, co jest tam świetnego. Poza kosmetykami kod działa też na suplementy, jest ekstra witamina D, omega 3, to jest coś, co powinien brać każdy. Ja od nich piję jeszcze kolagen w saszetkach, biorę jeszcze jakieś tam inne suple, jak ktoś chce, to mogę napisać na priv, ale też nie chcę sugerować, bo to sam powinien każdy sobie wybrać. W każdym razie one są naprawdę świetne i polecane. Ale wróćmy do kosmetyków. Zaczynamy od demakijażu. To są moje nie wiem, które butelki, słuchajcie, bo ja to używam chyba od 1,5 roku już i nie zamierzam zmieniać, bo no są genialne, sprawdzają mi się. Najpierw używam emulsji, następnie żelu. Te kosmetyki nie pozostawiają twarzy ściągniętej. W ogóle w duecie moim zdaniem najlepiej je stosować i też jak zamawiacie je w duecie, no to macie taniej, plus dodatkowo działa ten kod. Emulsja genialnie zmywa nawet wodoodporny makijaż, więc nie musicie się męczyć z wacikiem i zmywa też SPF-a. To jest ważne, nakładamy rano SPF-a, ale wieczorem no chcemy się go pozbyć, bo żeby zacząć porządną wieczorną pielęgnację, musimy mieć twarz idealnie oczyszczoną. No więc ten duet jest po prostu świetny, przy okazji robicie sobie masaż, bo to gnojniko nie robimy, więc pobudzamy twarz, super. Oczywiście linki i tak dalej wam zostawię w opisie. Do tego moje dwa cudeńka kremy pod oczy. Ten żółty to jest krem na dzień rozświetlający, a ten z kolei rewitalizujący z serii Slow On. Co ja mogę o nich powiedzieć? Ten świetnie sobie radzi z sińcami pod oczami. A wiem, że większość z was ma z tym problem. Sama miałam, więc robię i masaże, i zabiegi, i stosuję właśnie od dawna ten krem. Następnie ten, który świetnie napina okolice wokół oka. To jest ten, co wam kiedyś mówiłam, że mój fryzjer myślał, że zrobiłam sobie policzki, że tak mi się napiła skóra. Stosują moje przyjaciółki, moja mama. Wszystkie są zadowolone. Następnie, o, tu mam go. Krem, który, słuchajcie, już mi się kończy. Pokażę wam na dowód, żeby nie było. To jest jeden z lepszych kremów, jaki ja miałam. Slow On, odbudowujący barierę lipidową. Jak on otula skórę, to jest po prostu petarda. Nie klei się, szybko się wchłania. Super się robi na nim masaż. Ja na nim codziennie robię masaż rollerem. Dokładnie takim. No i widzicie, zaraz będzie denko. Na bardzo długo starcza, jest wydajny, więc
Bardzo, bardzo polecam. Jeśli lubicie maseczki, to ta też jest świetna. Łatwo się ją nakłada, ponieważ ona jest taka dość gęsta w konsystencji. Trzeba nałożyć dość grubą warstwę, pozostawić. Daje efekt wow. I na koniec coś, co może być super prezentem, bo to już naprawdę sprawdzi się każdemu. Retinomaska do pielęgnacji dłoni. Śmiało mogę o niej powiedzieć, że jest to najlepszy krem, jaki miałam do rąk. Mam taki rytuał, że codziennie przed spaniem nakładam. Uwielbiam. Ona ma w składzie retinoidy, więc to jest produkt, który naprawdę działa. Bez żadnej ściemy. Ja z Health Labs Care jestem bardzo zadowolona, więc zostawiam Wam na miarę, zostawiam kod. Korzystajcie, bo naprawdę 25% może się szybko nie powtórzyć. No i jesteśmy w Galerii Bałtyckiej, zrobimy sobie babski przegląd. Mam nadzieję, że znajdziemy coś szałowego. Myślę, że zaczniemy od Hemu, który w ogóle tutaj w galerce się remontował. Jest teraz taki bardzo ładny. W ogóle w galerii jest mnóstwo remontów. Stradivarius jest zamknięty. Zara jest do połowy zamknięta i podobno tu ma być taka Zara, taka piękna jak w Warszawie, cała beżowa z kasami samoobsługowymi. Ale to jeszcze za jakiś czas. Wchodzimy do Hemu, przejdziemy sobie przez dziecięcy, bo właśnie on tutaj jest i zjeżdżamy na damski, ale... Jejku, jakie ładne są rzeczy dla dziewczynek, po prostu, no przepiękne, taka sukienusia, jakby była taka większa, to sama bym się pokusiła. Dobra, idziemy na dół. Ale świetna koszula, zobaczcie, luźniejszy krój, opuszczona linia ramion i te kontrastowe mankiety i kołnierzyk, świetnie wygląda. A ta sukienka zwróciła moją uwagę już jak zjeżdżałam po schodach ruchomych, wydaje mi się, że to jest dobry wybór na jakąś okazję. Jakaś komunia, coś takiego. Moja mama cały czas mnie męczy. Co ja mam na siebie założyć na komunię, bo jedzie i nie wiem, coś pewnie wyszpera w mojej szafie, może jakiś garniak jej pożyczę. Widzę, że z tego w ten sam wzór, bo tkanina jest inna, jest jeszcze top. Ale sukienka zdecydowanie lepsza. Tutaj mamy 87% wiskozę, więc to będą takie przyjemne letnie spodenki i mają tutaj lekką gumę, czekajcie. Nie, tak myślałam, że to jest guma. Ale nie, nie rozciągają się. Ale bardzo fajny jest to krój, taka długość do połowy łydki. Ja sama noszę takie tylko, że czarne, mam z mojito. Ale co? Do połowy uda. Co ja powiedziałam? A, dobra. Do połowy uda. To jednak Wiktoria słucha, co ja tu gadam. Ja mam takie ze starej kolekcji z mojito i moje mają jakiś słaby skład, to też się noszą super. Ale jak ktoś szuka właśnie takich przewiewnych, to spoko. I są też czarne. Ogólnie to szłam tu po tą wiązaną, pasiakową sukienkę. To jest ponadczasowy model. Takie wiązane dopasowują się do talii i po prostu modne są zawsze, wszędzie. Można narzucić na strój kąpielowy, do obcasów na jakąś okazję. Super, a tu obok wisiał taki niedobitek. Chyba to jest ostatnia sztuka, bo po prostu to się powiesił tutaj przy tej sukience. Szerokie spodnie. Ciekawy ten print, że tutaj jest cały ciemny, a po boku paski. Nice. Tu mam coś turbo zdobnego, ale jednocześnie bardzo ciekawego. Te rękawki mi się podobają. Nie wiem, jak się nazywa taki typ rękawka, czy to ma jakąś fachową nazwę. No i coś takiego to bym zdecydowanie do bardzo prostych spodni założyła. Cygaretek, proste baleriny i będzie efekt wow. Jest sporo plisowanek i to jest sprawdzony sposób na stylówkę. Taka spódnica, top na ramionczkach i na przykład zobaczcie tutaj takie sandałki. Czarny top, beżowa spódnica, czarne buty, to będzie miało taką fajną, klamrową kompozycję. I na takiej samej zasadzie można zbudować z czarną jakiś kolor bluzki, do tego takie same buty i to robi naprawdę fajny efekt. I ta spódnica ma taki delikatny błysk, więc wygląda tak bardziej wieczorowo. Te topy nosi moja Siska i bardzo je poleca. Ona mówiła, że kupiła we wszystkich kolorach i faktycznie miała w Maladze nawet taki. One są nieco ponad pępek, do marynarki, do spodni z wysokim stanem, wyglądają fantastycznie. I tutaj macie pasiak w czarnym kolorze, khaki, czerwone paski, czerwony, ale one występują naprawdę w wielu kolorach. Fajna, fajna opcja. I ile one kosztują? 20 zł, więc dobra cena. Naprawdę fajne klapki, tylko jak to w HM-ie, niestety nieskórzane, ale te białe nitki wyglądają super. Ja lubię takie przeszycia, nawet dzisiaj mam torebkę z takim motywem.
to jest kokarda na gumce. Już widziałam ją nieraz na jakimś, wygląda pięknie. Na przykład Misia w Maladze, nasza koleżanka, miała taką. Tylko, że ona ma długie włosy, więc to u niej super wyglądało. Ja na ogół nie chodzę w kitku, więc nie będę jej brała, ale naprawdę polecam. Jest taka delikatna, elegancka. Świetny strój, taki błękitny kolor, ładnie podkreśla tę opaleniznę. I tu mamy taką formę topu z wyciąganymi poduszkami, nawet ma regulowane ramionczka i do tego są majtki. No i ten to już Wam pokazywałam nieraz. Bardzo mi się podoba z tymi lamówkami. Uuu! Jest też taki top. Ej! 55 zł, tego nie widziałam. Jaki to rozmiar? O nie, najgorzej, to mój. Ale nie ma do tego gatek, bo to nie pasuje do tych. Do tego powinny być takie. A nie ma. To pewnie ktoś zrobił zwrot online. Czekajcie. Są biedne. Nie, 36. Ale to nie wiem. Nie, za małe. Kurczę, już myślałam. Ech. Może to i dobrze, ale o Jezu, jakie on jest ładny. I ta wizyta w galerii nie może się obyć bez wizyty w Empiku. I zaraz Wam pokażę dlaczego. Książki Wam na żywo tutaj nie pokażę, bo się wyprzedała, co jest plusem i minusem. Strasznie chciałam ją zobaczyć na żywo w Empiku, no ale została wymieciona, schodzi jak świeże bułki. No więc jeżeli chcecie ją dorwać na bank, to ja Wam zostawiam link w opisie. Teraz już w Empiku ona jest odbiorem osobistym w jeden dzień, więc easy. A jak widać, zdecydowanie łatwiej sobie zaklepać niż polować. No, ale żałuję. Zasmuciłam się, bo tak chciałam ją, wiecie, dorwać fizycznie w sklepie. To teraz ruszamy do Berszki. Ale to jest ekstra morskie opowieści. Taki zestawik od razu z tymi spodniami. Szynan ma napis z tyłu. Fajny krój tego t-shirtu i taki jest grubszy, porządny. Tu można zobaczyć, jak to fajnie wygląda z takimi klepkami typu Birkenstocki. I torebka przypominająca Balenciagę. Coś mi ostatnio ten róż wjeżdża. Ostatnio kupiłam sobie t-shirt, a teraz ten top wpadł mi w oko i to jest 68% wiskoza, więc fajnie, będzie pod marynarą wyglądał przepięknie, albo do szerszych spodni. I tu Wiktoria wyczaiła, że te spodnie to 50% wiskoza, 50% len. Bardzo modny jest teraz motyw serca, więc to jest takie na rzemyku, choker i też dmuchana biżuteria. I tu są takie napompowane kulczyki. Fajne t-shirty, już wiecie na pewno, że lubię ten krój. I to jest 100% bawełna, jest pasiak, jest czarny i biały, więc super basiki. To jest turbo hot trend. Te buty wypuściła marka Alaya i oczywiście w ślad za nią sieciówki, prawie w każdej jest taki model. To są siateczkowe baleriny z zapięciem. Te Alaya kosztują bodajże 700 euro. Więc sporo. A tutaj mamy cenę 20 euro, przecenione na 70. Choć oczywiście te Alaya no, na pewno są lepiej wykonane, bo te są dość sztywne. I rozmawiałam z jedną dziewczyną, która ma te oryginalne, mówiła, że są tak wygodne, że przeszła w nich 12 km i było ideolo. Więc może da się zrobić podobne z wyglądu, ale niekoniecznie podobne z wygody. Tu się zaczyna męski, ale widziałabym Cyryla w takiej koszuli i faktycznie do tych shortów super to wygląda. Tutaj mamy 75% lyocell i 25% bawełna. Świetny zestaw, albo do tego jeszcze jakieś takie długie beżowe spodnie. Pyszności, La Bagatella się to otworzyła, wcześniej to był Lipiński. O nie, najgorzej, uciekamy. Czeka mnie w ten weekend wycieczka na łódkę, zobaczycie z kim. I szukam kubeczków takich fajnych, żeby można było wypić coś, nie w szkle. I wchodzę w alejkę, tam zniczę, tu akcesoria imprezowe, nie wiem, dość blisko. Ale nie widzę plastikowych, jednorazowych kubków. Skończymy z takimi miarkami. Tylko też znalazłam taśmę klejącą, ostatnio mi się skończyła. Nie no, teraz jest taka moda na papier, że chyba ja nie znajdę. A spoko, że papierowe, ale jak one mają być na cały dzień jedne, no to przecież one się rozmokną przez chwilę i trzeba będzie kupić ich 5 razy więcej. Ty no nie ma chyba. Są, ale do shotów. I takie coś bym chciała plastikowe. Nie uświadczysz. W
wkład do znicza trzeba wyjąć. Smuteczek. Dobra. Seria Picnic and Party, to się zgadza. Takie znalazłam. Chciałam większe, takie piękne, konkretne, ale dobra. Biorę to, co jest. To teraz Zarka i odbieram tutaj fajną marynarkę, więc od razu w przymierzalni Wam ją pokażę. Dobra. Tak się prezentuje. Ja zamówiłam rozmiar XL, bo tak mi koleżanka doradziła, ponieważ właśnie ona dla siebie też brała taki większy, żeby mieć przerysowane mocno ramiona. Mam nadzieję, że dobrze mi słychać. I ja myślę, że doszyję sobie tutaj taki mały nap, żeby o, móc ją zapiąć i będzie wtedy tak wyglądała. Bo teraz nie ma żadnych guzików. I przez to, jeszcze jak mam rękę do góry, to ona tak sterczy, jak mam rękę normalnie, to jest ok, ale chciałabym móc ją zapiąć, więc myślę, że jak sobie doszyję tutaj taki, wiecie, mini ten taki dęksik, to będzie super. I lukniemy jeszcze, co ciekawego jest w Rizet. Ale to jest pastelowo-letnio. Ostatnio kupiłam tutaj super t-shirt. Nie ten, ale ten też jest fajny, taki mięsisty. Jak ktoś lubi z nadrukami, to taki brudny róż, naprawdę super. A ja kupiłam taki różowy i chciałabym Wam go pokazać, bo już go nosiłam, prałam i jest super, więc jak tylko gdzieś go tutaj dorwę, to od razu Wam nagram. Tutaj ciekawa sukienka z takimi wycięciami i to jest na gumce, więc będzie fajnie przylegało do ciała. Jest jeszcze do wyboru w czerwonym kolorze i takim khaki. To są świetne komplety z dobrym składem i zobaczcie, jak przypominają ten mój berszkowy, ale są o wiele droższe, bo koszula kosztuje 120, a short 80, a tam macie za bodajże 7 dych już całość. Berszkowy czy Sinsay? Sinsay, Boże, dobrze, że Ty mnie pilnujesz. Sinsay, tak, Sinsay, który Wam pokazałam na początku filmu. Chociaż Sinsay ma taki ciemny róż, co mam mówiłam, taki nasycony magenta, a tu jest jasny róż, który osobiście ostatnio, tak jak Wam mówiłam, mocno mi wchodzi. Chciałam Wam przedstawić naszego nowego bohatera. Chleb Wiktorii na zakwasie kupiła kilogramowy chleb. Wiecie, nie można pakować. I co jeszcze jest poza kamerą? Tak. Znalazłam te t-shirty, choć różowy jest wyprzedany. One mają taką metkę premium i mają naprawdę świetną bawełnę. Kosztują 79,99 i na stronce sobie zobaczcie, bo są różne kolory. Ten pasiak jest śliczny. Czarny też jest świetny, choć ubrudzony pudrem. Ktoś tutaj brzydko narobił, ale zdarza się niestety. I jest biały. I ja właśnie dokładnie taki mam M-kę różowy, więc to mogę bardzo, bardzo polecić. Ale świetne komplety. Koszula, limonka i taki fiolet i do tego są shorty na gumce. Jesus, jak ja kocham takie komplety, a jeszcze tutaj jest krótka koszula, więc to już jest w ogóle petarda. I dobra cena, bo 9 dych koszula i 7 spodenki, to spoko wyjdzie. No piękne to jest. Który Twoim zdaniem, Wiktoria, kolor lepszy? Limonka czy fiolet? Fiolet. Powiedziała, że fiolet, bo nie wiem, czy słychać na tym mikrofonie. Czad! Żeby chleb nie zasłonił. Świetna plażowa narzutka. Wow! Ale śliczna. Bo ta czarna jest taka jakby robiona na drutach z dużymi dziurami, a ta taka koronkowa no jest śliczna. Jak boho sukienka ślubna. Wow! To mi się kojarzy z jakąś grecką boginią. Chleb. Mistrz pierwszego planu. A to pokazywałam ostatnio, bardzo mi się to podobało. To ma super skład i ma spodenki. I bada tu nasz chleb. On za tobą podąża. O Jezu. Nice. Wow, taka zwiewna, piękna, rozkloszowana. Ja myślę, że tym miłym akcentem my chyba kończymy ten film, nie? Idziemy z gipsówką, idziemy z chlebem jeść. Miałam kończyć, ale muszę tu nagrać, jakie to jest ekstra. Warsztaty budowania hoteli dla owadów, ale ekstra. I oto nasz plan na dziś. Tu już część ekipy, Sawa, Michu, a tam Lola i Piotrek. Dostałam dyspozycję nie naciskać żadnych guzików. Wypływamy. Co może robić Sawa? Smaruje się z pewem. Ja będę cały dzień dzisiaj. A to jest ten do body ciała? Tak, ale on ma bardzo dziwną. A dasz kapkę? Dam.
Tylko musisz mieć... Co? Obie ręce wolne, bo to jest bardzo płynny. Ale dobra. Fajnie wygląda, patrz, mega lekki. No, może teraz recenzję zrobić. Ej, narysowałaś sobie piegi? Tak. Ale ładnie. Pisakiem z Eveline. Zarąbiście. No, tak jak chcesz coś powiedzieć? Bardzo się cieszę, że cię gość. O, ja też. Taki mnie kopnął zaszczyt. Coś, ładny masz strój. Ty masz ładniejszy, tak całkiem serio. Bo ja mam jedną, ale ty masz taki jasny. Chcecie w ogóle, fajnie to mam ja. Ale one no, też trochę. Jeszcze z widokiem na Sawę to jest w ogóle jackpot. Zapowiada się fajny dzień i dobra yes. podróż. Zajebista pogoda. Ja jestem za bardzo podekscytowana, chyba żeby mówić coś jakkolwiek. Ja będę po prosecco taka jak ty. O, żeby się dronik yes, przydał, chodzi. Żeby to z góry wszystko. Trzeba no. mieć pozwolenie, wiesz? Tak? Idę na plotki na tył. No to jestem jaki mam! Ja też! I co powiecie dziewczyny? Czekam aż się kłapa ale kapitan, tak na moje oko przejdzie, ale ja się nie dziwię, że kapitan mi nie bierze. Ja skończyłam pole głowy, ale to, uważam, bo dajesz, że bo się swoje oko? Tak. Tak? Ej, patrz, dajesz. Nie! Nagraj Micha jak czuwa! Patrz tego. Ej, ja, ej, sorry. Moje oko jednak było nieomylne, no ja mówiłam, że to przejdzie. Daję ci mojego inżyniera. Tego tu inżyniera. Oficjalnie. Przyjmujemy tutaj na szafarni. Majtek mi się pomagać.